ja nie potrzebuję mojego faceta, mężczyzny do tego, żeby być szczęśliwa. Oczywiście. Kobiety muszą też zrobić ogromną pracę, żeby zobaczyć, że my mamy nie żyć na mężczyźnie. My mamy żyć swoim życiem, on swoim. Z mężczyzną, a nie na nim. I koło niego w dodatku nie ma dwóch połówek, są dwie całości. Chodzą słuchy, że kobiety pragną więcej. Nazywam się Sandra Kupicka, jestem dzisiaj tutaj z panią Katarzyną Miller, która jest psychoterapeutką i właśnie porozmawiamy, jak to z tymi związkami jest. Ze związkami czy z kobietami? Z kobietami i związkami. Z kobietami w związkach. Dokładnie. Pani Kasia jest profesjonalistką. Ja mam jakieś doświadczenie w związkach, miałam kilka takich troszeczkę cięższych związków, więc fajnie, że tutaj dzisiaj jesteśmy. Będziemy mogły porozmawiać na ten temat z dwóch różnych perspektyw. No, z różnych perspektyw, też z powodu wieku. Co prawda mówisz, tak, że masz za sobą parę związków i do tego trudnych, więc doświadczenie się zebrało. Mm-hmm. Natomiast ja mam nie tylko dużo swoich związków, również trudnych, ale takich łatwiejszych też. Natomiast mam przede wszystkim dobre kilkadziesiąt lat doświadczenia w pracy z mężczyznami, mm-hmm, i z kobietami, i z rodzinami, i z parami, gdzie ludzie jednak pokazują, co się u nich dzieje i są szczerzy, otwarci, a także bardzo często tacy, ja bym powiedziała, ogłupiali, nieprzytomni. Dlaczego nam tak dziwnie? Dlaczego myślę, że nam nie udaje coś, co przecież tak, się miało udać? Tak, ja myślę, że to, co mamy wspólnego, aczkolwiek na pewno jestem o wiele młodsza, natomiast ja korzystam z terapii od wielu lat, od 10 lat i zaczęłam dla samej siebie najpierw, natomiast te związki się później pojawiły, które stały się głównym tematem i dzięki tej terapii też troszeczkę mogłam zrozumieć, dlaczego one nie wyszły, bo nie używam słowa nieudane, tylko po prostu nie wyszły. To jest ciekawy temat. Bardzo dużo kobiet czy dziewczyn, ja w ogóle mówię dziewczyny o kobietach, czy one mają tak, 20 czy 60, to są dziewczyny. No ale najczęściej zajmują się swoim życiem miłosnym takie kobiety 35-50. No bo one jakby już coś niecoś przeżyły i jakby już widzą, czy im właśnie się udało, czy im się nie udało. I to jest tak, że przychodzi na przykład kobietka i mówi: no nie udaje mi się żyć z mężczyznami. Co to znaczy? No bo tak, no to miałam jeden związek 3 lata, jeden związek 5, jeden związek 5,5 roku, a ostatnio to już w ogóle nie wiem, co mam robić, bo już nie wiem, czego to od tych facetów chcieć i ja, co oni są. Ja wiem, no dobrze, to pierwszy się udał związek 5 lat, udał się związek 3 lata. Ja też to mówię, dokładnie tak, prawda? Samo. Tak, dla mnie każdy związek jest po prostu jakąś lekcją i dokładnie, nawet jeżeli on się zakończył, to nie znaczy, że on nie był udany, ponieważ właśnie w tym danym momencie on był odpowiedni dla ciebie, bo albo cię zmusił do tego, że wyszłaś ze strefy komfortu, zobaczyłaś inną stronę siebie, czegoś się nauczyłaś, więc tak czy siak on był udany, bo sprowadził do tego, że jesteś osobą, którą jesteś dzisiaj. No to jest, co mówisz, bardzo rzadkie i mądre, jeśli chodzi o młode kobiety. A to też terapia właśnie, wyciągnęłam z terapii. Ale też bardzo gratuluję, że zaczęłaś terapię wcześniej i przed związkami, bo jedną z takich podstawowych spraw babskich, jak się pojawiają, nie wszystkie, ale dużo, no to jest sprawa, bo jak mi z nim jest. I one tak, na przykład chce się rozwieść, albo nie chce się rozwieść. I cały tam czas o nim, biegnie czas. Oczywiście coś z tego wynika, ponieważ albo się relacja naprawia, albo się kończy. I potem kobieta zostaje, prawdę mówiąc, tym samym, co przyszła. Ponieważ terapia jednak nie polega na pracy nad, oczywiście, że załatwianie aktualnych spraw też jest ważne, ale jednak polega na tym, żeby zajrzeć w siebie, w głąb i w przeszłość. Ponieważ ja mówię, kochana, ten chłop przyszedł do ciebie gotowy i ty przyszłaś do niego gotowa. Już jesteś jakaś, prawda? Czy masz lat 20, czy masz lat 40, to jak wyszłaś z domu, to ciebie już tam zrobili. Tak. I dałaś się zrobić, albo się nie dałaś zrobić. I też to, co widzieliśmy w naszym domu, jest perspektywą na miłość. I często dobieramy sobie partnerów. Przynajmniej ja zauważam, że takie moje schematy niezdrowe były, które wybierałam partnerów, bo widziałam, jak moja mama przechodziła przez związki. I myślałam, że to jest miłość i to zasługuje. I uważam, że właśnie to takie przychodzenie, jestem gotowa, on jest gotowy. Związek to kompromis i cały czas praca, więc tak naprawdę
ja uważam, że nie znajdziemy drugiej osoby takiej jak my, z którą będziemy 100% kompatybilni. A chciałoby się, prawda? No dobra, ale właśnie tutaj jest to pytanie, czy kobiety pragną więcej? No ja to stwierdziłam po wielu latach pracy, że pragną ciągle więcej. Jak mają to, to chciałyby jeszcze coś. Jak mają to, to jeszcze coś. Jeszcze powiem o tej przeszłości. No przeszłość mamy różną, prawda? Mhm. Jedni strasznie trudno, jedni dość przyjemną. Natomiast jednak zostają jakieś ślady takie, które coś nas bolało, czegoś nam nie dano, coś nie byliśmy tak jak trzeba traktowani i marzymy o tym, a już szczególnie kobiety, choć chłopcy też to mają, że przyjdzie ta miłość i wszystko wyrówna. Prawie jak ten walec. Potem się tak dzieje na początku tej miłości, bo mówimy o zakochaniach. Tak. Och, to on, och, to ona, prawda? Ona będzie dla mnie czuła, troskliwa. To jest najfajniejszy etap tej euforii, ale miodowy, kochana, to jest choroba. Wiem. To jest choroba. To jest taki wyrzut serotoniny i taka nieprawda. Która po roku w ogóle no bez tego dzieci by pewnie w ogóle na świecie nie było, podejrzewam. Tak, i właśnie ten wyrzut serotoniny po roku, dwóch latach dopiero on osiada i jest ten drugi etap związku, kiedy nagle zaczynają nam przeszkadzać jakieś rzeczy, cechy charakteru. W dodatku bardzo często to, co nam się podobało. Na początku zaczyna być problemem. Co ty jesteś taka towarzyska? Co ty byś wszędzie gdzieś chodziła? Dokładnie, ja miałam to dokładnie A to co ty byś nigdzie nie chodził? Tak, no. Miałaś takie właśnie, ja miałam dokładnie tak samo i dopiero teraz... Co prawda jestem jeszcze nadal młoda i uważam, że bardzo dużo przede mną i cały czas, ale natomiast tą pracę, którą nad sobą przerabiam, skupiłam się pierwszy raz w życiu nie na tym, dlaczego mój związek nie działa, bo on jest taki, on coś robi, tylko zaczynam od siebie i jeżeli ja mogę coś zmienić w sobie i swoją perspektywę i zrozumieć siebie, to ten związek będzie lepszy. Przede wszystkim tobie będzie lepiej. Tak, to jest w ogóle jest ta tajemnica, że kobietki czekają, marzą, żeby on przyjdzie i da zmieni wszystko. Zmieni życie i da wszystko, da wszystko i on tak pokocha, jak rodzice nie pokochali i tak zrozumie, przede wszystkim się domyśli, co jest w ogóle po prostu tak śmiesznym pomysłem, że on się domyśli, no bo na początku to on właśnie się stara, prawda? Ja to chciałam też powiedzieć właśnie, bo mężczyźni przecież... To są tak, przepraszam, że użyję to słowa, natomiast ale to jest komplement prości w obsłudze ludzi. Są prości niż kobiety. Tak, i trzeba im po prostu powiedzieć, co chcesz zjeść, gdzie chcesz pójść i oni się nie domyślą. I jeszcze podziękować, powiedzieć, wiesz co, przy tobie mi tak fajnie. Natomiast fajnie, że mamy tą samą perspektywę, bo jeśli chodzi o szczęście, ja od jakiegoś czasu zaczęłam publicznie mówić i to stało się ogromnym skandalem. Zaczęłam używać zdania, że ja nie potrzebuję mojego faceta, mężczyzny, do tego, żeby być szczęśliwa. No, oczywiście. I to jest, Boże, ona jest nieszczęśliwa w swoim związku, przyznała się do tego, jakby ludzie tego nie rozumieją. No, ale tu na właśnie dlatego, że tego nie rozumieją, są nieszczęśliwi. Tak, ja nie potrzebuję nikogo do tego, żeby być szczęśliwa. I jeżeli ja nie będę szczęśliwa sama ze sobą, to mój partner ze mną nie będzie szczęśliwy. Dlatego ja zawsze teraz zaczynam od siebie, od swojego szczęścia. Stawiam swoje szczęście pierwsze. Jak chcę gdzieś polecieć, to lecę. Oczywiście szanuję zdanie mojego partnera, natomiast nie stawiam go na takim... na priorytecie, ja jestem priorytetem i może to jest samolubne, natomiast mój związek, ten, w którym jestem, jest stanowczo inny, odkąd zaczęłam stawiać siebie pierwsza. Wszystkim się zgadzam, tylko nie mów może jest samolubne, ponieważ my mamy siebie lubić i mamy siebie kochać i każdy dla siebie jest najważniejszy. Nawet jeżeli udaje, że nie jest, to i tak jest. I to jest taki pic na wodę powszechny, stereotyp, szczególnie do dziewczyn. Tak. Ale wiesz co, to ma swoją głęboką myśl. My mamy służyć. Od niepamiętnych czasów mamy służyć jako kobiety, w związku z czym uczy się nas tego, że my jesteśmy na końcu, prawda? I to w różnych dobra, kulturach kochana tak kobieta, jest, tak? To na końcu, a najpierw ten mąż, te dzieci, te pieski, te kotki, ugotować, te obrusy, posprzątać wszystko, te podłogi, żeby mąż te poszedł, okna, tak. I to, a jeszcze potem do pracy, a jeszcze zarób i tak dalej. No i to jest oczywiście, w tej chwili jest sytuacja bardzo trudna zarówno dla kobiet, chociaż dla kobiet fajniejsza. I bardzo trudna dla mężczyzn, no bo się baby zbiesiły, prawda, zborsuczyły, jak to pisał Witkacy. I mówią dosyć tego, my mamy coś do powiedzenia, mamy umysły, mamy potrzeby też rozwoju osobistego, nie tylko, prawda, co też, rodzinnego. Co też powoduje, że coraz później mają dzieci. A może w ogóle, bo że część z nas w ogóle powie jasno, że wcale nie chce mieć dzieci. I coraz więcej znam dużo kobiet, które nie chciały mieć dzieci, a zrobiły te dzieci, no bo trzeba mieć dzieci, prawda.
I nie czują tego instynktu macierzyńskiego. Ani to dla jest dzieci krzywda to nie jest dobre, dla dziecka. Tak, ani dla nikogo nie jest dobre. Tak. Dla świata też nie jest dobre. W ogóle wiesz, no ciągle trzeba odrabiać, że tak powiem, w kolejnych pokoleniach to, co się spieprzyło w tych poprzednich, a zawsze jakby ci, co dostali coś z domu, no przeważnie przenoszą to samo. Rzadko ludzie mają taką refleksyjność pod tytułem, ponieważ mnie było ciężko, no to jednak naprawdę będę nad tym pracować. Na pewno z tym się spotkałeś, że wszyscy mówią tak, ja nie będę tak krzyczeć na dzieci. U mnie w domu będzie zupełnie inaczej. Ja będę rozumiała mojego męża i on mnie będzie bardzo kochał. A potem, no to dlaczego tak nie jest? No dlatego, że żeśmy to zgubili w ogóle z uwagi. Przestaliśmy się zastanawiać, przestaliśmy podejmować pewne nowe kroki, przestaliśmy ćwiczyć rzeczy, które są trudne, na przykład policzyć do czterech, żeby nie powiedzieć nieprzyjemnej rzeczy swojemu partnerowi. Po co mam mu mówić coś niemiłego? Mogę mu powiedzieć, kochanie, będę zadowolona, jak zrobisz to inaczej. Ja zauważyłam coś takiego, że wchodząc w nowy związek, w kolejny związek, to jest taka czysta kartka i bardzo uważam na swoje schematy z poprzednich związków, na przykład właśnie krzyczenie na siebie. I wiem, że jeżeli ja już raz podniosę ten głos, to już raz pokażę, że to jest okej i to będzie takim niefajnym schematem. Dlatego... No ale co, czekaj, bo ja tu bym powiedziała, że czasem co trzeba podnosić głos. Okay. Nie możemy udawać, że są takie pary, co to mówią, my się nigdy nie kłócimy. No może. Ale nie, to jest bzdura absolutna. Ja nie ma związków. Nie jeżeli ma. Się nie kłócicie, to jest nie, to, tak. jest, to jest chory związek. Sobie to nie jest zdrowy związek. Rzeczy, wiadomo, tak. Emocje muszą być. Ja jestem, ja w ogóle mam coś takiego, że nie chowam tych emocji w sobie, tylko jak od razu coś mnie denerwuje, to ja od razu to komunikuję. Nie pozwalam temu po prostu we mnie jakby siedzieć i się kumulować, że wybuchnę później jak po prostu Hiroshima. Natomiast uważam, że takie krzyczenie, rzucanie o ścianę. Ja byłam w takim toksycznym związku, gdzie była przemoc fizyczna i psychiczna i po prostu nie chcę tego nigdy więcej. Nigdy i nie chcę powielać tych schematów, bo to się zaczęło od krzyczenia na siebie. Co innego jest tak powiedzieć głośno tak, żeby on mnie zrozumiał, a co innego jest krzyczeć, wyzywać się, przeklinać i używać tych przykrych słów. Więc myślę, czy że w ogóle no, sprawa intencji jest ważna. Tak. Czy my kogoś chcemy dotknąć i krzywdzić, czy my chcemy wyrazić siebie, bo to jest... Tak. Wyrazić siebie trzeba koniecznie, bo jak tego nie robimy, to się zbiera w środku i potem się... Bo ja mówisz Hiroshima. Tak. Potem się już robi groza jakaś straszna. Natomiast wiesz, taki rodzaj oczekiwań, bo właśnie to jest temat, który bardzo myślę warto ludziom przypominać. Oczekiwań. On będzie taki. Ona będzie taka. Na pewno będzie inny. Na A oczekiwanie to rozczarowanie. Zawsze. To jest takie powiedzenie. Chcesz Pana Boga rozśmieszyć, miej scenariusze. Tak. I miej oczekiwania. Tak. I potem tak, oni się kochają, oni się sobie podobają, oni mają na siebie ochotę, no ale dlaczego ty jesteś za bardzo taka albo za mało taka? No taka jest. Brałeś babę, wzięłaś chłopaka, oczywiście widziałaś przez różowe okulary. Widziały, brały, co brały. Widziały i nie widziały. To jest ten ciekawy kawałek, że na początku niby widzą, a nie widzą. Och, on lubi te same filmy, co ja. On jest taki subtelny, prawda? Albo taki męski, taki poważny, taki spokojny. A potem się okazuje, że on jest po prostu tak spokojny, że ona wytrzymać nie może. To ja go muszę trochę potrząsnąć, żeby on przestał być taki spokojny. Bo co to znaczy, że on na mnie nie reaguje? I cały czas jest tak. Czy zawsze za mało, zawsze tak, jest źle. Za mało, czy za mało jeszcze. No przecież masz spokój w domu, kobieto, na przykład, prawda? To czemu się denerwujesz? Tak, i ja na tym się też złapałam dokładnie. Z takich dwóch bardzo chaotycznych związków, gdzie było właśnie dużo krzyków, przemocy, weszłam w taki spokojny i powiem ci, że szczerze, to co mówisz, ja się na tym złapałam. Nie wiedziałaś, co robić. Na początku mówię, Boże, jakie to, on jest spokojny, aż dziwne, czy on jest okej? Natomiast później weszłam w drugi etap, typu, Boże, ale nuda. Jakby, czy coś się będzie działo, ale ocknęłam się i zrozumiałam, że ten spokój, to jest normalne życie i to jest, i to ja wybieram ten spokój ponad wszystko, niż te toksyczne paterny, takie schematy, które uzależniają, bo to nie jest prawdziwe życie. Nasz mózg wtedy jest po prostu jakby zupełnie inaczej myśli, że potrzebuje tej ekscytacji, tej adrenaliny, żeby przeżyć. I ja kocham mój spokój i nie zamieniłabym go za nic. I w momencie, kiedy teraz nawet tak jest, nie tylko mówię o związkach, ale przyjaźniach. Jeżeli ktoś z moich przyjaciół zaczyna przychodzić do mnie z dramami i cały czas jakiś jest problem,
Też po prostu nie mam problemu z tym, żeby odcinać ludzi i przez tą pandemię też poucinałam bardzo dużo relacji. Odwołałam mój ślub w pandemię, bo to był taki... Ale chłopa też odwołałaś, czy tylko tak, ślub? Nie, my się rozstaliśmy. Aha. Miesiąc przed ślubem odwołałam swoje wesele, bo uznałam, że... No, może mądrze. Lepiej powiedzieć nie, nie zrobię tego i powiedzieć gościom, że to się nie wydarzy, niż później cierpieć, rozwodzić się, krzyczeć. Już mi tak wiedziałam, że to po prostu nie wypali. Natomiast ten spokój, to jest dla mnie teraz najważniejsze i wolę mieć mniej ludzi wokół siebie niż, nie wiem, być klaunem i mieć po prostu tylu osób wokół siebie, którzy biją mi brawo. Spokój, to jest najważniejsze. Spokój jest najtrudniejszą rzeczą dla ludzi. Najbardziej dziwną, myślę, dla ludzi. Czasami dla niektórych właśnie to jest nuda, bo jak są przyzwyczajeni do domów, gdzie się toksycznych, gdzie się dużo dzieje i ludzie najpierw bardzo cierpią, na przykład, bo się boją, że coś się złego stanie, a potem to się nie dzieje i mają ulgę. I to się nazywa nałogowe regulowanie uczuć, że zresztą ono związane jest bardzo z uzależnieniami wszystkimi, że można to pokazać na takim prostym przykładzie, że jak mnie bardzo boli ząb, to jest okropnie, a potem jak mnie przestaje, to jest cudownie. Przy czym tu nie chodzi o ząb oczywiście, tylko właśnie o to. Wydawało mi się, że moi rodzice się rozstaną, no, ale się jednak nie rozstaną. Uff, prawda? Albo nakrzyczeli na mnie, myślę, że już w ogóle ze mną nie będą rozmawiać. Rozmawiają. Albo miało się w ogóle coś z rodziną stać okropnego. No jednak jesteśmy. Ale to jest taki nadal roller coaster. I, to jest roller coaster, który polega na tym... Adrenalina jest uzależniająca, więc... Absolutnie, że kobieta na przykład lub również mężczyzna, chociaż chłopcy bardziej z takich domów wychodzą na zewnątrz. Dziewczyny mniej szukają na zewnątrz. I wtedy ona ma takie poczucie, że to jest prawdziwa miłość, po pierwsze. I tu będę musiała powiedzieć odrobinkę więcej o tym. I że to jest prawdziwe życie. Ty mówisz, że to nie jest prawdziwe życie. Bardzo dużo ludzi myśli, że to jest prawdziwe życie. Że się kłóci, że roller coaster to jest prawdziwe życie. Mało tego, dwubiegunówka się coraz bardziej robi modna, powiedziałabym. Wszyscy mówią, a mój mąż ma dwubiegunówkę, a moja... No, dobrze, żeśmy zaczęli to nazywać, ale to jest życie bardzo ciężkie i bardzo trudne. I rzeczywiście tak uzależnia. I teraz... Kolejny temat, który powiedziałam, miłość to ból. Powiem przykład chłopaka, bo to jest taki niesłychanie wyraźny ten. Ojciec alkoholik, chłopak zresztą też alkoholik, który się leczył. Ojciec alkoholik, strasznie przemocowy. Chłopczyk ma parę lat, tatuś prawie nigdy z nim nic nie robi, więc tatuś go raz zabrał na spacer. No to chłopczyk oszalał ze szczęścia, że tatuś z nim idzie na spacer. No tatuś był oczywiście już na fleku i chłopiec był tak szczęśliwy, że podskakiwał z radości i omsknęła mu się nóżka, spadł z krawężnika i tatusia szał obleciał, ponieważ tatusia zawsze o wszystko szał łapał. Złapał chłopaka, tak go stłukł na ulicy, że ten mały nie mógł chodzić. I wtedy ojciec wsadził go sobie na plecy i go niósł do domu. I to był najszczęśliwszy dzień dla tego chłopca. Bo tatuś go niósł na... I teraz zobacz, co się dzieje w dziecku, którym ukochany ojciec katuje, a potem jak gdyby za to nagradza. I rodzą się w ludziach masochiści, którzy uważają, że jak cierpię przez kogoś, to go kocham. Ale ja to miałam. I to miałaś w tych swoich przemocowych związkach. Ja miałam jeden związek, czteroletni, prawie pięcioletni, w którym na początku była sielanka, było super pięknie. Bo jesteś królewną, która mu spłynęła z nieba. Ojejuś, i po prostu wycieczki, prezenty. I później, gdy ja zaczęłam podejrzewać, że są zdrady, że jest nie okej, i zaczęło się, za każdym razem, gdy zadawałam po prostu pytanie, dostawałam krzyki, szarpanie, obelgi. A później byłam nagradzana tak. I ja już byłam tak uzależniona od niego, że nawet gdy mi wmawiał, że to moja wina, że mnie zdradza, bo ja się przykleiłam jak klesz do niego, oczywiście. Że nie potrafię go puścić, więc jak go chciałam na siłę zatrzymać, to on jeszcze bardziej uciekł. To było po prostu tak psychicznie chore, w tym przetkwiłam i w ogóle, że moi bliscy patrzyli na to i co prawda mówili mi, ale ja nie chciałam słuchać, ale to było uzależnienie. Tak. I bardzo ciężko jest z czegoś takiego wyjść i tutaj nie ma magicznego, bo tutaj pewnie kobiety nas oglądają i myślą sobie, też w tym jestem, bo ja mam mnóstwo kobiet tym jest, mnóstwo. A do mnie piszą, ja nie jestem terapeutką, ja jestem, wiesz, na Instagramie opowiadam tylko... przykład, który je
uczy, że możliwe jest. Ale do mnie piszą kobiety: Sandra, chcę odejść od męża, co mam zrobić? No wiecie, to nie jest tak łatwo, że po prostu z dnia na dzień. Mi to też zajęło troszeczkę czasu takiego, musiało dojść do takiego punktu, gdzie już nie wiedziałam, że nie wstanę, i to było po prostu upokarzające, gdybym z nim została, bo on już mnie na skali po prostu takiej upokorzył, że gdyby nie to, to pewnie bym jeszcze z nim czy była. Czy to się nazywa, że gdzieś masz swoje granice szacunku do siebie i wartości swojej, a są kobiety, które są tak zniszczone w dzieciństwie, że tej granicy nie mają. I potem patrzymy na taki związek i się ludzie pytają, dlaczego ona to znosi. Przecież wszyscy widzą, prawda, że on jest okrutny, nikczemny, podły. A ona to znosi. Bo one nie wierzą w siebie. Bo one nie wierzą w siebie. Często jest, niestety w Polsce, często to się wiąże z kwestią finansową, niezależności finansowej. Oczywiście. Przez to, że on pracuje, że mieszkanie mamy razem, że on pieniądze przynosi do domu. I dlatego ja też bardzo otwarcie, głośno mówię i namawiam kobiety do tego, żeby gdzieś starały się mieć coś, nie wiem, swoje pieniądze, czy pracować, chować, nie wiem, nie mówię o chować, ale natomiast jakby... No czasami może też tak, trzeba ale i pochować być trochę. I tutaj ta samolubność. Tak, myśl tak, o sobie. Tak, fajnie, że macie, że jesteście małżeństwem, fajnie, że macie dzieci. Natomiast zawsze myśl o sobie najpierw i żebyś, gdy coś się wydarzy, mogła po prostu... Wiesz, czym jest problem, że wiele kobiet przechodzi z domu, z rąk rodziców w ręce faceta, ponieważ o tym facecie marzyły, że będą miały swój dom, a matka często mówi, będziesz miała swój dom, to będziesz robiła to, co chcesz. Im się wydaje, że to będzie proste, prawda? Bo ona będzie robiła to, co lubi. Nie będzie robiła tego, co lubi, bo będzie robiła to, co on chce przeważnie. Jeżeli przedtem robiła to, co chciała rodzina, prawda? I właśnie po jakimś czasie wcale się nie będzie czuła u siebie. W dodatku to, co opowiada, że u ciebie się zatrzymało, może się u niej bardzo długo ciągnąć i wtedy siły traci. Kobiety powinny zakładać siatki samopomocy. Tego powinno być coraz więcej. To jest w ogóle jedno z rozwiązań, bo tak, kiedyś były poradnie za darmo, teraz już ich nie ma. Kiedyś państwo myślało dużo bardziej o życiu ludzi psychicznych. W tej chwili się coraz więcej wie o tym, o uzależnieniach i coraz mniej na ten temat robi. Państwo nie dba o to zupełnie, absolutnie, bo to nie przynosi pieniędzy. Więc babki, oczywiście panu też by się przydały takie grupy wsparcia, tylko nie takie pod tytułem, żeby zerwać jak najwięcej dób, tylko takie, żeby być jak najbardziej, nie wiem, no, mądrym facetem, prawda? Ale dla kobiet takie, żebym siebie nie traciła, żebym miała poczucie, że nie jestem sama, bo to jest najgorsze uczucie. Nikt mnie nie rozumie, jestem kompletnie zostawiona. Rodzina najczęściej mówi, jak chciałaś go, no to masz, nie? Albo mówi, mówiliśmy ci, że łajdak, prawda? Ale jak ona była zakochana, bo on jej mówił, że ona jest królewna, no to co, to zostawić go wtedy? Nie da rady, nie? I później się dzieje, że ona jest ręką w nocniku. I wtedy jest strasznie pomoc potrzebna. Ja słyszę te takie historie tych kobiet i sama nią kiedyś byłam, natomiast odkąd ja zaczęłam pracować nad sobą i zmieniłam swój tak myślenia, ja widzę coraz więcej słabych mężczyzn. A to jest inny kawałek. Ja bym strasznie chciała mężczyznom pomóc. No. W tej całej sytuacji. Widzę bardzo dużo mężczyzn, którzy wychodzą z toksycznych relacji, którzy nie potrafią później kochać, nie potrafią zaufać. I też są tak samo skrzywdzeni jak kobiety. Bo i często się mówi z toksycznych domów. Tak, i tak samo się mówi o kobietach. Natomiast takich mężczyzn jest też mnóstwo na świecie. I którzy mają przez mamę swoją problemy, przez poprzednie związki, czy przez tego, że nie widzieli tej miłości. Tylko, albo chociaż... Mają, ale zobacz, jaka jest różnica. Ile kobiet chodzi na terapię, właśnie, ilu mężczyzn? Ta ile kobiet czyta te duża książki, ilu mężczyzn? Tak. Ja mówię, to są bzdury, to jest nie po męsku. Tak. I tutaj, chcąc sobie pomóc, faceci siebie odcinają od pomocy. Ponieważ ten przekaz, który był zawsze w patriarchacie totalitarnym, że mężczyzna się nie przyznaje, mężczyzna w ogóle nie jest słaby, jest bez sensu, bo to jest taki sam człowiek, wrażliwy, potrzebujący wsparcia i ciepła. I oczywiście też chce być taki, jak trzeba, prawda? No więc jak my chcemy być takie, jak trzeba, to jesteśmy sweet, a oni jak chcą być tacy, jak trzeba, to są mocni. No kurczę, ale potem na przykład własna baba mówi, czego ty się tak boisz? No to co on zrobi? To on się chowa z tym baniem. Kobiety muszą też zrobić ogromną pracę, żeby zobaczyć, że my mamy nie żyć na mężczyźnie. My mamy żyć swoim życiem, on swoim. Z mężczyzną, a nie na nim. I koło niego w dodatku, taka jest wersja, taka. A zdrowy związek jest taki.
No właśnie, idziemy razem, związek. Czasem się zbliżamy, o to już jest bliskość, ale jesteśmy niesplątani. Bo jak jesteśmy splątani, to jedno ciągnie tu, drugie tu, niby razem, niby jedność. Nie ma dwóch połówek, są dwie całości. Są takie bzdury, które piękne. Nam się opowiada. Jakie dwie połówki, kurde, ja nie jestem żadną połówką. Niczyją. Ja jestem swoją własną całością. Piękne. I fajnie, fajnie, że nawiązałeś do tego zdrowego związku, bo też, co to jest zdrowy związek? Ja teraz, powiem ci, poleciałam pierwszy raz od nie wiem jak długiego czasu, ale to też przez pracę i pandemię, na wyjazd z przyjaciółką. Same we dwie. Najcudniejsze. Po prostu kocham ją nad życie i nie mogłam się doczekać tego wyjazdu. I poleciłyśmy same we dwie. No i wiadomo, jestem osobą publiczną, więc jakby nie uniknę tego. Natomiast wszystkie nagłówki się rozpisały, mój związek się rozpadł, ponieważ poleciałam na wyjazd sama z przyjaciółką, a on został w domu naszym z psami. Ale nagłówki to piszą i ludzie, widzisz, którzy muszą takie głupie nagłówki natomiast, pisać. Tak, natomiast ja nawiązywałam do tego, że to jest zdrowa relacja. My nie jesteśmy sobie na głowach. On może sobie pojechać z przyjaciółmi, ja ufamy sobie i to jest zdrowy związek. Natomiast wdawałam się w dyskusję z kobietami również, które pisały, że to jest ja absurd. Ja bym mu nie pozwoliła. Ty mu ufasz, co on robi, co ty robisz. Jak się kogoś kocha, to się z kimś podróżuje. Oczywiście my też latamy na te wyjazdy razem, natomiast nie jesteśmy ze sobą tak non-stop. My jesteśmy dwie całości, które po prostu się poznały i uzupełniamy swoje życie, uważam. No pewnie. I to jest zdrowy tylko związek. Ale ciekawe jest to w uzupełnianiu, że pociąga cię na początku i jego też coś, czego on nie ma. Czego ty nie masz. A jego, czego on nie ma. Jest to fascynujące, ponieważ daje szansę, że się dopełnicie. A po jakimś czasie zaczyna to być trudne. Ponieważ to, że ja czegoś nie mam, nie jest przypadkowe. W mojej strategii życia ustawiłam się w jakąś stronę i ją cenię. To jest inwestycja. To mnie chroni, to mnie ukrywa, to mnie w jakiś sposób sprzedaje, to co ja potrafię. A ty robisz coś zupełnie innego. I jak to tak możesz? Masz być dla mnie, masz być ze mną. Oczywiście, jeżeli mam dziurę w sobie, której nie wypełniam sama czy sam. To jest bardzo dla ludzi bolesne, bo jeżeli ktoś doznał krzywdy i marzy, że mu ją ktoś wyrówna, to mówię, znowu ja sama, znowu ja sam, znowu ja sobie mam radzić, znowu będzie tak, że nikt mnie nie da. A nie uważasz, że takie rozmowy, bo ja na przykład takie rozmowy na początku przeprowadzam, chociażby takie ważne, czy chciałabym mieć dzieci, czy chciałabym wziąć ślub, czy takie rozmowy na początku są okej? Bo często słyszę, że ja za szybko wyskakuję, że ja wymuszam. To nie jest wymuszanie, tylko to jest rozmowa, żebyśmy za 2 lata nie spotkali się w miejscu, w którym ja chcę mieć dzieci, a on mówi, przecież ja ci nie mówiłem, że ja nie chcę mieć dzieci. I później kobiety są rozczarowane. I czy to jest okej, że ja takie rozmawiam na początku, zadaję takie pytania? Jest okej, tylko ty, jeżeli nie jesteś człowiekiem, który umie to samo zrobić, to dla niego jest nie okej. Tu jest dosyć śmieszny taki temat, który by wyglądał tak. Powinnaś być z tymi, którzy są po terapii. A oni powinni być z tymi, którzy są po terapii, albo mają właśnie jakąś taką mądrość, po prostu taką z rodziny, które są rodziny mądre również. Bo z kimś, kto ma takie, wiesz, urazy elektryczne, takie w sobie bez przerwy, ona mi na pewno nie kocha, ona mnie będzie zdradzała. Ona jest taka, jak ona lubi ludzi, to ona mnie zostawi. Jak ona nie lubi ludzi, no to będzie mi z nią za nudno. Jak, rozumiesz, takie po jakimś czasie, po tym właśnie, kiedy przechodzi już ta nieprzytomna pierwsza faza, że jesteśmy zakochani, zauważ, że zakochanie to jest w sobie, zakochani, a nie kochający. Zakochałam się w nim, ale ja się zakochałam. A potem dopiero mamy się kochać wzajemnie. Tak. I to się trzeba tego uczyć. I podstawową rzeczą jest to, że ja pamiętam, że mnie w tobie urzekło, że byłeś taki spokojny. I potem nie mogę ci mówić, słuchaj, no jesteś za spokojny. No jeżeli tak czuję, to ja coś ze sobą muszę zrobić, żebym ja się nauczyła być spokojna. Albo zrozumieć, dlaczego nagle ci to zaczęło przeszkadzać. Tak, a jeżeli mi przeszkadza, on nie chce wyjść, to ja idę sama. Jeżeli on nie chce wyjechać, to ja wyjeżdżam sama. To ludzie mówią, właśnie to, co powiedziałaś mi, to wy się nie kochacie. Kochamy, tylko zresztą ja mam taki związek od 30 paru lat. Mój chłop, teraz już mąż, jest introwertykiem, a ja jestem
i to. Ja lubię być sama i bardzo lubię być z ludźmi. Ja pracuję mam to samo. Z ludźmi. Nawet jak jestem z ludźmi, to jakiś mam limit. Absolutny później limit. Muszę tak, uciec. Muszę być potem sama. I więc ja go bardzo po pierwsze rozumiem. Super. I kiedyś też było tak, słuchaj, no idź ze mną na ten, na tą operę, no idź ze mną na ten event, no chodź, ludzie nas zapraszają. Nie, on nie lubi, on naprawdę nie lubi. I do mnie dotarło, Jezus, on naprawdę nie lubi. Jemu to nic nie daje, on to robił dla mnie. No po co ja go mam ciągać? To ja mówię, wiesz co, to ja se pójdę, pojadę, wrócę i będę zadowolona. I ty, on mówi, jak ja lubię, jak ty jesteś zadowolona. I nie mówi mi, nie idź. Chociaż czasem mówi, no za dużo to dla ciebie, dla mnie tyle, co trzeba. Rozumiesz, to jest takie, że właśnie to, co nas na początku przyciągnęło, potem nas odpychało, no to potem się musiało stać, jak to powiedzieć, zaakceptowane, bo to nie jest tak, że mnie to zachwyca, czyli że ten ja trzeci etap związku. Trzeci tak. etap i to wtedy przychodzi spokój. Tak. Przy czym on musi się pojawić we mnie, że ja przestaję uważać, że on mnie nie kocha dlatego, że ze mną nie poszedł na premierę, rozumiesz? Kurde, no a on mówi, ja tego nienawidzę. Ale to są dalej właśnie oczekiwania, czyli ja oczekuję, że on ze mną pójdzie, bo ja tak chcę, nie myśląc o tym, czy ale on... zobaczyć drugą osobę... Inną perspektywę drugiej osoby. Dokładnie, przejść ponad sobą nie oznacza zostawiać siebie. Oznacza zobaczyć zrozumieć. Jego. Tak, zrozumieć. I teraz ja mogę zapytać, czy ja wytrzymam z facetem, z którym wiem, że nie będę chodziła na różne rzeczy i nawet, zresztą też z przyjaciółkami wolę wyjeżdżać zdecydowanie, bo im się chce coś na tych wakacjach, a on to tak by sobie też gdzieś tam czytał, siedział, wiesz, pod drzewkiem, niespecjalnie by go gdzieś nosiło, a mnie nosi trochę, nie? No to mnie nosi z dziewczynami, to jest boskie, ja wracam, on mówi, widać, że wam było fajnie, nie? Tęsknimy, dzwonimy, piszemy. Ale ja mam to samo, ja wczoraj wróciłam. No właśnie. Jestem właśnie jeszcze świeżo opalona i opowiadałam mu, jak świetnie było na tym wyjeździe. Mówi, Boże, jak się cieszę, że miałaś fajny czas. No, bo ja tak tego kochane. Potrzebowałam. I ja nie pojechałam się wyszaleć, tylko po prostu być z moją przyjaciółką i ten sam czas, quality time, taki sam na sam ale z przyjaciółką. Słuchaj, powiedz mi, dlaczego ludzie są tacy... Boją się tego, poczekaj, coś zrobić dla wyszaleć. Siebie. Wyszaleć się ludziom kojarzy wyłącznie z tym, żeby ci komuś dawała dupy. Tak. A po co? No przecież on jest twoja, że tak powiem. Dokładnie. Cudownie ostatnio pokazał ten kabaret Hrabi, tylko ich oglądam. Ty jesteś moja kochana dupa, to po co mi inne? No słodkie, no po co jechać, co znaczy szaleć? Tak. Ja mogę pojechać i szaleć w tańcu. To wcale nie znaczy, że to cokolwiek mu zabiera, nie? Nic, mogę tańczyć sama, mogę tańczyć z kimś, kogo poznałam, mogę tańczyć z przyjaciółką. No ale jeżeli to właśnie... A ludzie, to ona pojedzie, co ona tam gdzie robiła? Ale to ludzie, a jeżeli twój partner, to tutaj są te kompleksy, które gdzieś... I ta niepewność, która się urodziła, tak. Ona wynika z poprzedniej jakiejś sytuacji, która musiała spowodować to, że on się tak czuje, bo ja mu nie daję powodu żadnego. Niekoniecznie z sytuacji, bardziej z takiego backgroundu własnego. Słuchaj, są kobiety i mężczyźni, do których inni lgną jak muchy i tylko by im miód dawali, a oni i tak się czują niepewnie. Wiesz, to jest coś tak niezwykłego, jak ludzie są zaskakujący w środku. Ponieważ my mamy manierę wszyscy razem udawania, że z nami jest wszystko dobrze. Wyglądamy cudownie, ubrani, że tak powiem, umalowani i pracujący w dobrym zawodzie, pieniądze mam, wszystko jest okej. A w środku jest smutek, tęsknota do czegoś, czego nie wiem, poczucie osamotnienia. Nawet jak się jest w związkach. Popatrz, ile w związkach ludzie mówią o samotności. Ja, no. To jest najgorsze uczucie na świecie, uważam. A śliczna byłaś zawsze, no i co z tego? Patrzą potem, no śliczna ale dziewczyna, przystojny chłopak. Dokładnie. I co się tak właściwie dzieje? Powinni być szczęśliwi, a nie są. Ale najgorsze uczucie dla mnie to było leżeć obok swojego partnera i fizycznie go czułam, widziałam, ale czułam się samotna. I to jest takie nieszczęście, którego nawet ciężko mi jest opisać. I to jest naj... No nie życzę tego nikomu, ale... No nie masz co życzyć, bo to nie od tego zależy. To jest... Masami ludzie są nieszczęśliwi. Tak. Rilke pisał wiersz, który brzmiał strasznie. Nienawiść płynie wielkimi rzekami w tym samym łóżku między dwojgiem ludzi. Nienawiść płynie. Mhm. Nienawiść jest drugą stroną miłości. Oni są rozczarowani nieprawdopodobnie. Oni mają żal, pretensje. Oni mają poczucie, ja zostałam skrzywdzona, ja zostałem skrzywdzony. Tylko tyle, że nikt nie mówi, jak ja się do tego przykładam. Mhm.
bo wtedy by się wydało, że to, co ja jestem winna, to poczucie winy koszmarne, ale to jest katolicyzm absolutnie polski, bo myślę, że nawet inne kraje mają troszkę, i Irlandia, i Włochy, które też są katolickie, trochę inaczej traktują i związki, i seks, i życie. U nas się tak, tym poczuciem winy się ludzi katuje po prostu. Ale jak się nas ładuje, prawda, po głowach, że tego nie wolno, tamtego nie wolno pomyśleć, nie wolno poczuć, nie wolno. Wszystko wolno poczuć i wszystko wolno wyobrazić sobie. Ważne jest to, co człowiek zrobi komuś. A co z inwestowaniem w związku? Nie chodzi mi o finansowe. A, ciekawy temacik. Tak, chodzi mi o inwestowanie siebie. Kiedy to jest okej? Czy jest jakby, czy jest wyznaczony w związku etap, kiedy powinnyśmy inwestować, czy od samego początku, czy poczekać, czy się dowiedzieć? Jak mówisz inwestować, to masz na myśli, żeby mieć swoje pieniądze i swoje zasoby? Nie, wiesz, czy żeby inwestować? Emocje. Emocje, a. Emocje to w ogóle, wiesz co, w ogóle tak. Siebie inwestować, to jest, wiesz, tak, co chodzi? Nie wolno siebie oddawać do końca. Nie dlatego, że mam nie kochać, bo kochanie kogoś to jest przyjęcie kogoś. Moja mama mi powtarza takie, całe życie taki cytat, żeby nie oddawać, nie mówić i nie oddawać mężczyźnie wszystkiego, tylko zostawić coś dla siebie. Ale w ogóle ja sobie nie wyobrażam, przecież ja najpierw byłam ze sobą. Przecież żyłam lat co najmniej kilkanaście bez mężczyzn, z chłopakami na podwórku, nawet się podkochiwałam, oni we mnie, całowałam, wszystko fajnie, tylko ja byłam sobą. Jak ja mogę przestać być sobą? Tyle tylko, że znowu jest tak, grzeczne dziewczynki nie są sobą. To jest, widzisz, cała tajemnica. A ja nie byłam grzeczną dziewczynką na całe moje szczęście. Grzeczne dziewczynki to są kobiety, które nie zostały przyłapane na gorącym uczynku. Ja tak mówię. Wiesz co, te, które udają, że są grzeczne, to nie są grzeczne. Te, które robią swoje, tylko udają, bo wiedzą, że im się opłaca udawać, to są sprytne. Co też jest czasami fajnym rozwiązaniem, czasem nie. Ale grzeczność, prawdziwa grzeczność dziewczyn polega na tym, że wierzą w tego Boga, który się nazywa sprzątanie, gotowanie, niewinność, czystość, posłuszeństwo, cisza, kompletny brak własnego zdania, marzenie o tym, że chłop mnie uratuje od wszystkiego i da mi całe szczęście, jakie jest na tej ziemi i ja muszę być dla niego i cała jego. I to jest nieszczęście. Bo to jest to właśnie inwestowanie siebie. Inwestuję, inwestuję, inwestuję w niego, później on odchodzi i co mi z tego? Co ja z tego nawet mam? Ja inwestuję, ale można powiedzieć z drugiej strony, ja strasznie dużo chcę. Jaki facet jest człowiekiem? Jaki facet uniesie? Ja mówię, słuchaj, na początku będzie cię nosił na rękach, ale potem cię upuści. Jak można nosić na rękach kogoś całe życie? Przecież to nie jest twoje życie. Na twoich nogach masz być, nie na jego. On też chce facetki, która będzie wspomagać, która będzie... Najbardziej chce pogodnej dziewczyny, która powie, jest mi z tobą dobrze. On się czuje dobry, fajny, ona się czuje szczęśliwa, wzajemnie sobie dziękują. I robią sobie swoje, a od czasu do czasu są sobie tak, rozumiem. I to jest ten przekaz, który ja staram się przekazywać dziewczynom, żeby jakby, żeby być szczęśliwych w związkach, żeby one były szczęśliwe. Muszą, wszystko zaczyna się od ciebie samej. I często mam takie dziewczyny, które stoją naprzeciwko mnie i mówią, a co ty wiesz, ty nie jesteś terapeutką. Okej, natomiast... Nie przeszłam sama. Inwestuję. To jest bardzo ważne, że mam to doświadczenie, tak, że wyszłam z toksycznych związków i buduję związek, który jest... ciepły, serdeczny, no właśnie, bo mogą który się jest zastanawiać, normalny. Dlaczego ja tu z tobą siedzę dzisiaj? Co ja do tego mam? Dlaczego ja tutaj siedzę? No, chcesz się właśnie podzielić tym, co wiesz. Dokładnie, że jakby ja naprawdę, to myślę, że na tyle w moim krótkim życiu, ile przeżyłam. A powiesz, ile masz lat? 27. No to nieźle. I dwa razy byłam zaręczona i dwa razy odwołałam ślub. Nieźle, nieźle. I nie czuję takiej presji już zupełnie. A ty mówisz o paru latach terapii, to musiałaś dość wcześnie zacząć. 16 lat miałam. Genialne. Gdy zaczęłam, ale zaczęłam dlatego, ponieważ ja od 13 roku życia pracuję. Ja zaczęłam jako modelka i byłam jeszcze dzieckiem. Nie chodziłam do szkoły publicznej, tylko miałam szkołę w domu i mi dzieciństwo potrzebowałaś uciekło. Potrzebowałaś wsparcia. I potrzebowałam wsparcia. I zaczęłam po prostu sama rozmawiać, sama zauważyłam, że mam jakieś huśtawki nastrojów i ludzie cierpią przeze mnie i chciałam być po prostu lepszą osobą. I zaczęłam, a później się wydarzyły związki i tak w to przeszłam. No, związki się wydarzają zawsze, no, słuchajcie, tak, no chyba, że się z kolei komuś nie wydarzają. I wtedy też dziewczyny mówią, jak ja będę żyła? A ja mówię, a to co teraz robisz? Co ty teraz robisz? Nie żyjesz? Bo to jest też zabawne, wiesz,
jak ja będę żyła? Ja nie wiem, jak ja muszę mieć jakiegoś faceta. Im bardziej musisz, tym bardziej nie masz. Ja za każdym razem właśnie, jak się rozstawałam, to ten... potrafię wrócić emocjami do tego momentu, kiedy cierpiałam i normalnie czułam, jak mnie ciało boli i myślałam sobie, Boże, ja bez niego nie przeżyję. Co ja teraz zrobię? Uzależnienie. I to było takie uzależnienie. A teraz mam 27 lat i sobie myślę, Boże, co ja wtedy myślałam? I co ja myślałam, gdy w ogóle myślałam, że ten ślub wypali, że ten mężczyzna toksyczny, który po prostu mnie katował psychicznie, myślałam, że będzie moim mężem. I po prostu śmieję się z tej Sandry i chciałabym ją przytulić i powiedzieć jej, że będzie... Przytulaj właśnie. To tak, właśnie i wszystko przytulaj. Będzie okej. Okay. Jest okej. Okay. Tak. Ja wszystkie moje dziewczyny uczę całowania się w łapki, bo to jest ja taki... się przytulam. Ja też, robię też takiego, dobre, że się też tula. Dobre. I mówię, Sandra, tak. Jest okej. Okay. Też dobre. Tak. Zaczęłyśmy od tego, czy kobiety pragną więcej. A my tutaj po prostu już ponad godzinkę sobie rozmawiamy i na tyle tematów wyszło fajnych, ciekawych. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę. Ja ci też dziękuję. Kobiety chcą więcej. Przeważnie. I jak będą mądrze chciały, no to fajnie. Ale dziewczyny, cieszcie się sobą i tym, co macie. To jest. I zaczynajmy piękne, od siebie, prawda? Fajne, energetyczne. Żyjcie po prostu, a nie... Dziękuję ci też i bardzo się cieszę, że spotkałam młodą damę, która no, już jest, powiedziałabym, wiekowo zaawansowana. Dziękuję. A co wy na to, kochani? Czy zgadzacie się z tym wszystkim, co dzisiaj powiedziałyśmy? Czy macie jakieś inne opinie? Zostawcie w komentarzach i na pewno się odezwiemy. I warto o tym głośno rozmawiać.